Zanim Abraham był, ja jestem. Jezus im odpowiedział. Zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham był, ja jestem. Wtedy porwali kamienie, aby w niego rzucać. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni, przechodząc między nimi, i tak odszedł. Ewangelia według Jana, 8 rozdział, 58 do 59 wersetu. Fragment Pisma Świętego, który zaraz chciałbym rozważyć, zawiera jedno z najbardziej bezpośrednich stwierdzeń bóstwa Chrystusa w całej Biblii. Ujawnia w nim swoją preegzystencję sprzed czasów Abrahama i to, że On jest tym jestem z czasów Starego Testamentu. Powyższa scena, ta, którą przed chwilą przeczytałem z Ewangelii Jana, ma miejsce pod koniec ostrego spotkania Pana Jezusa z żydowskimi przywódcami religijnymi w 8 rozdziale Ewangelii Jana. Dyskusja między nimi a Chrystusem w dużej mierze obracała się wokół tematu Abrahama i to możesz przeczytać sobie w 8 rozdziale Ewangelii Jana od 31 do 59 wersetu. Przeciwnicy Pana Jezusa Chrystusa twierdzili, że patriarcha jest ich ojcem, o czym mówi werset 39, i rzeczywiście byli jego fizycznym potomstwem. Mimo to prześladowali Pana Jezusa i dążyli do jego zabicia, czego Abraham nigdy by nie zrobił, jak mówi werset 40. Przeciwnicy Pana Jezusa mówili wtedy oszczerczo o pochodzeniu Pana i to widać w wersecie 41. W odpowiedzi Pan Jezus Chrystus stwierdza, że nie byli oni duchowym potomstwem Abrahama, lecz raczej potomstwem diabła. Wersety 42 do 47 8 rozdziału Ewangelii Jana nam to raportują. Dialog przybiera następnie uroczysty obrót, gdy oskarżają Chrystusa o posiadanie demona, o czym czytamy w 48 do 52 wersetu. Ciekawostką jest, że w Ewangelii Jana Pan Jezus jest oskarżany przez swoich wrogów o posiadanie demona, o czym czytamy w 7 rozdziale 20 wersecie, 8 rozdziale 48 do 52 wersetu. Ale nie ma w tej Ewangelii Jana zapisu o tym, że Pan rzeczywiście wyrzucił demona, podczas gdy w Ewangeliach synoptycznych Pan Jezus na każdym kroku wyrzuca demony. W odpowiedzi na stwierdzenie Pana Jezusa, że ten, kto w Niego wierzy, nigdy nie ujrzy śmierci, Żydzi odpowiadają pytaniem: czy jesteś większy od naszego ojca Abrahama, który umarł, i proroków, którzy umarli? Za kogo ty się uważasz? To teraz pokazuje nam sytuację dla jednej z najbardziej niezwykłych wymian zdań między Panem a jego przeciwnikami w całym Nowym Testamencie. Pan Jezus stwierdza, że ojciec wasz, Abraham, radował się, że ujrzy mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się, o czym mówi werset 56 rozdziału 8. Niektórzy pytali, kiedy to było, że Abraham zobaczył, że Abraham ujrzał, że Abraham widział, że Abraham zobaczył dzień Chrystusa. Bez wątpienia ujrzał go, gdy był na górze Moria z Izaakiem. Czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej, 22 rozdział, 14 werset. Wiemy również z różnych relacji Pisma Świętego, że Abraham widział również niebiańskie miasto, o czym mówi nam list do Hebrajczyków 11:10, i widział też Boga chwały, o czym mówią nam Dzieje Apostolskie 7:2. Możemy więc być pewni, że Abraham miał pewną miarę zrozumienia i oczekiwał na obiecane przyjście nasienia niewiasty. Zdumiewające oświadczenie Pana Jezusa Chrystusa o fakcie jego preegzystencji i o tym, że wyprzedził ojca Abrahama,
Wzbudziło u Żydów dalsze pytanie, jak mógł on widzieć Abrahama, skoro nie miał jeszcze 50 lat. Aby to uczynić, musiałby mieć ponad 2000 lat, a nie ktoś, kto miał zaledwie około 30 lat. A potem Pan Jezus Chrystus stwierdza to, co z pewnością okazało się kamieniem potknięcia dla ich niedowiarstwa. Zanim Abraham był, ja jestem. Rzeczywiście reakcja przywódców żydowskich, którzy próbowali go ukamienować za bluźnierstwo, pokazuje, że w pełni rozumieli konsekwencje, implikacje jego oświadczenia. I podaję tu dość długie, ale bardzo pomocne myśli pobożnego i takiego pełnego wyrazu komentatora Williama Kelego. Pan nie zawahał się odpowiedzieć na ich wyzwanie dotyczące Abrahama i daje Żydom do zrozumienia, że Ojciec Wiernych uradował się widząc jego dzień. Zobaczył i ucieszył się. To było oczywiście przez wiarę, ale Żydzi wzięli wszystko w sposób czysto materialistyczny i wzięli wszystko w sposób czysto fizyczny, a na ich argumentację od jego względnej młodości, o jego względnej młodości, do zaprzeczenia, że Abraham go widział, pojawia się jeszcze głębsza wypowiedź: zaprawdę powiadam wam. Zanim Abraham był, ja jestem. Wiecznie istniejący. To zostało powiedziane. Dobre wyznanie przed Żydami. Prawda, prawd. Nieskończona tajemnica jego osoby, której poznanie oznacza poznanie prawdziwego Boga i życia wiecznego, ponieważ on jest jednym i drugim. Taki był, taki jest od wieczności do wieczności. Wcielenie w żaden sposób nie podważa tej tajemnicy, ale raczej daje okazję do jej objawienia w człowieku ludziom. Ten, który był Bogiem, stał się człowiekiem i jak nie może przestać być Bogiem, tak nie przestanie być człowiekiem. Jest wiecznym, choć także człowiekiem i przyjął człowieczeństwo w jedności ze sobą, Synem, Słowem, nie tylko z Bogiem, ale i z Bogiem, ale i Bogiem. Zanim Abraham był, stał się, zanim Abraham stał się, tak można w Grece przeczytać, ja jestem, zanim Abraham stał się, ja jestem, Abraham powstał. Jezus jest Bogiem, a Bóg jest ja jestem, jest wyrażeniem wiecznego trwania boskości. On mógłby równie prawdziwie powiedzieć, zanim Adam był, ja jestem, zanim Adam stał się, ja jestem. Ale pytanie dotyczyło Abrahama i z tą spokojną powagą, która nigdy nie wykracza poza potrzebną prawdę, on zapewnia o tym i o niczym więcej, ale to, co zapewnia, nie mogłoby być prawdą, gdyby nie był on wiecznie obecnym i niezmiennym jestem przed Adamem, aniołami i wszystkimi rzeczami, ponieważ rzeczywiście on był tym, który je stworzył. Wszystko przez niego zostało uczynione, a bez niego nie powstało nic, co zostało uczynione. Zresztą polecam Williama Kelego. Dla Polaków jest łatwo dostępne po rosyjsku. Jak ktoś zna angielski, to znaleźć można po angielsku. Oświadczenie Pana Jezusa do Żydów, że On jest, ja jestem, było wyraźnym świadectwem, że On jest Jahwe Starego Testamentu. Nic nie może być bardziej pewne ani bardziej oczywiste jak to.
Słowa ja jestem w języku hebrajskim są związane z czasownikiem być. Czasownik ten jest również bardzo blisko związany z hebrajskim słowem Jehowa. Jehowa odwiedza Abrahama. Potem ukazał mu się Pan w Dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe, a podniósłszy oczy ujrzał trzech mężczyzn, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy nich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi, rzekł: Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj, proszę, sługi Twego, swego. Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi wasze, potem odpocznijcie pod drzewem. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, od 1 do 4 wersetu. Ponieważ tutaj właśnie rozmyślaliśmy nad stosunkiem Chrystusa do Abrahama, może będzie tu stosowna dygresja dla podkreślenia naszego tematu, że Pan Jezus Chrystus jest Jahwe, a mianowicie ukazania się Pana Jahwe Abrahamowi przy dębie Mamre. To nawiedzenie Abrahama przez Jahwe jest tym, co nazywamy Chrystofanią. Chrystofania to termin trochę taki specjalistyczny, teologiczny, używany w odniesieniu do starotestamentowej manifestacji lub nawiedzenia przedwcielonego Chrystusa. To pojawienie się często przychodzi jako anioł pański, czyli zwiastun pański. Jak można zobaczyć na przykład w Księdze Wyjścia, drugiej Księdze Mojżeszowej 3:2, kiedy Jahwe ukazał się Mojżeszowi w krzaku gorejącym. Termin ten pochodzi od greckich słów Christos, Chrystus, i haino, ukazywać się lub świecić. I tutaj ta historia, którą przeczytałem, rozwija się w następujący sposób. Gdy Abraham siedział u drzwi swego namiotu, u drzwi, może to jest złe powiedzenie, u wejścia, obok dębów Mamre, ukazało mu się trzech mężczyzn. Jednym z tych mężczyzn jest sam Jahwe, jak wynika z narracji, a dwaj pozostali to towarzyszący mu aniołowie, którzy ostatecznie będą kontynuować swoją misję zniszczenia Sodomy i uratowania Lota, bratanka Abrahama. Tak komunikuje nam pierwsza Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, 1 werset. Co za scena, w której widzimy Jahwe i dwóch aniołów jako podmioty czcigodnej gościnności Abrahama po spotkaniu przy drzwiach czy wejściu do namiotu. Podaje im odrobinę wody, aby mogli umyć nogi i odpocząć pod drzewami. Jakże cenne jest widzieć Jahwe w tych skromnych warunkach, myjącego swe własne stopy pod drzewem wodą dostarczoną przez Abrahama, przyjaciela Boga. Jest to pierwsza wzmianka o umyciu stóp w Biblii i jako taka jest bogato sugestywna. Ewangelia Jana przedstawia nam prawdziwego Boga i życie wieczne, który objawił się tutaj na tym świecie, to jest to, co zostało zapowiedziane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, wizyta boskiej osoby. To również u Jana czytamy, że Pan Jezus nalał wody do miski i zaczął umywać nogi uczniom, jak mówi nam Ewangelia według Jana, 13 rozdział, 5 werset. Abraham zapewnił wodę swoim gościom, ale nie umył im nóg. Ale w Ewangelii widzimy Pana Jezusa, widzimy Go, który był Jahwe, w pokornej postaci sługi, nie tylko dostarczającego wody, lecz także umywającego nogi swoim uczniom. Jakże bogata lekcja pokory i pokornej służby dla naszych własnych serc. Ta najbardziej interesująca scena jest głęboko pouczająca i w bardzo wzruszający sposób ukazuje łaskę i pokorę naszego Pana Jezusa.
Innym terminem, który jest czasem używany zamiast chrystofanii, jest teofania. Jednak niektórzy teologowie używają teofanii do opisania bardziej ogólnej manifestacji Boga, na przykład kiedy Bóg ukazał się Hiobowi w wichrze, jak mówi Hiob 38:1, lub Mojżeszowi na górze Synaj, druga księga Mojżeszowa 34:5. Natomiast chrystofania byłaby raczej definitywnym objawieniem się przedwcielonego Chrystusa.